wskazują na pana prezydenta Dudę jako na faworyta tych wyborów. I ciekawa rzecz, pan prezydent Duda zaczął stawiać naczelnikowi państwa warunki. Jest to o tyle dziwne, że pan prezydent Duda jest w pewnym sensie zakładnikiem naczelnika państwa, ponieważ on nie ma własnego aparatu wyborczego, tylko musi korzystać z aparatu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to zaczął ustawiać warunki przy okazji tych 2 miliardów złotych dla mediów publicznych, kiedy pan prezydent się postawił, że on dobrze może to podpisać, ale pod warunkiem, że Jacek Kurski zostanie spławiony, że ten, no i tak się stało, i tak się stało. Zobaczymy, kto będzie jego następcą, bo to niby Jacek Kurski został zdymisjonowany, ale nie jest to jeszcze oczywiste. Przynajmniej do dzisiejszego dnia, więc niektórzy komentatorzy, na przykład kolega Warzecha, twierdzą, że pan prezydent Duda kupił kota w worku, to znaczy podpisał 2 miliardy, a czy pan Jacek Kurski naprawdę zostanie zwolniony, czy nie, to jeszcze tego nie jesteśmy pewni, więc w tym sensie kupił kota w worku, ale naczelnik państwa nie bez kozery jest przeze mnie nazywany wirtuozem intrygi, więc to właśnie jest jeden z dowodów, że to określenie nie jest bezpodstawne. No i proszę państwa, to nam zapowiada to, że dzisiaj pan prezydent Duda zaczyna naczelnikowi państwa stawiać warunki, mimo że jest skazany na korzystanie z aparatu wyborczego, z tego co wynika, a no, że naczelnik państwa też stał się zakładnikiem prezydenta Dudy. Już teraz się nie może cofnąć. Musi go popierać i pan prezydent najwyraźniej też jest tego samego zdania. Musisz mnie popierać, więc teraz się nie będzie słuchał, ani ja ciebie. Co będzie, jakby pan prezydent Duda wybory wygrał? No to z całą pewnością już wtedy aparat wyborczy Prawa i Sprawiedliwości nie będzie mu do niczego potrzebny, ponieważ na trzecią kadencję kandydować nie może. Więc może zacząć politykować na własną rękę. Także tu zdaje się, że ja zawsze mówiłem, że Jarosław Kaczyński jest wirtuozem intrygi, ale takim, który bardzo często, a właściwie prawie zawsze, potyka się o własne nogi na końcu. No bo właśnie to już widzimy oczyma duszy, oczyma wyobraźni, że tak właśnie może być. Pan prezydent Duda będzie starał się zapewnić sobie jakieś miękkie lądowanie po zakończeniu kadencji prezydenta. Jest bardzo młodym człowiekiem i przypuszczam, że los Aleksandra Kwaśniewskiego, który po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej musiał sobie szukać posady burgrabiego jakiegoś żydowskiego oligarchy na Ukrainie, jest dostatecznym ostrzeżeniem, że tu uważaj, bo tu no, trzeba pana prezydenta Dudy, to może nikt by nawet na taką posadę nie przyjął, więc tu naprawdę musi dobrze uważać.